Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, Gelek z tej strony i kontynuujemy naszą rozgrywkę w grze Metro 2033 Redux. Przypomnę tylko, że żeśmy w ostatnim odcinku zwiedzili podziemne elektrownię atomową D6 i zmierzamy pociągiem dalej. Зійшовши з потяга, ми з Мельником вибралися на поверхню біля концертної зали імені Корольова. Тепер ми були зовсім поруч з Останкінською телевежею. Саме тут і зав'язалася та битва, з якої я почав свою розповідь. Нецікаво то вигляда. Як дісталося товаришу полковнику? Що це за шум? Чуєте? Я кого дідька? У коло! Швидко! O! Zaczęło się. Oj! Dostałem. Nie, to był demon, patrzcie. O kurczę. No chyba nic. No to lecimy. Lecimy, lecimy. Idę, idę. Gorąco. Mimo śniegu padającego. Tym? No, tutaj chyba nic nie ma.
Майже влучив. Буде про що побачити хвості на землі. Та нас пахне дуже. О, są szafeczki, ja to lubię. Mam nadzieję, że i wy również. O, niestety. Nic nie możemy wziąć. Ale za to tu mamy apteczkę. Apteczek nigdy nie za... nigdy za wiele. Co jest? Boję się tutaj wychylać. No tędy musimy iść niestety. Niewątpliwie. Dużo was jeszcze tam? No nic, idziemy. Może nas nie zauważą. Dobra. Będziemy cicho. Teraz trzeba znaleźć szlach na górę. Siódmy. Moment. Ja muszę to wszystko zeksplorować. Przeszukać. O kurde. Є ідея. Давай, ну, залазь на дах ліфта. Спробуємо відчепити противагу ліфта. Ну, пробуємо. Давай. Давай, уперече жало. Давай. Вуаля. O masz! Jak rakieta, patrzcie, jak to zapierdziela. A co to było? A, jesteśmy na szczycie. To było, słuchajcie, jak sprężyna. Wybiło nas z samego dna, po to, żebyśmy się znaleźli na szczycie. Notatka. Przeczytajmy. Krok za krokiem w pocie czoła wspinamy się na wieżę. Wypełzliśmy spod ziemi i porywamy się na niebo, szczelnie zakryte pancerzem ołowianych murów. Stopnie przeżarte gangreną czasu zapowiadają nam się pod stopami. Zapadają nam się pod stopami. Przenikliwy wiatr zdaje się obdzierać skórę z kości. Niebo nie wita nas przychylnie. Nasze miejsce jest w dole. Ojejku! Czy zaoszczędzimy apteczkę? Chwilę poczekając tutaj? Może się uda. Troszeczkę zdrowie nam się zregeneruje i wyjdziemy. O, właśnie to się stało. Jeszcze sobie doładujmy. Chociaż nie wiem, czy jest w ogóle sens używania tej latarki. Jeszcze przeładujmy na wszelki
wypadek. Dobra, którędy ja mam iść? Tu mamy filtry. Nie wiem, czy ja mogę tą maskę zdjąć. Ale... oj! No nie! Znowu... O! No niestety. Jak czujesz? My na wejdzie. Jest przechowana za chmarami. My podniemajemy się. Prijom. Dobra, Adep. Nam trzeba jakimś czynom tebe сюди підняти. Chowajcie. Dobra. Tędy, tędy. Jesteśmy w środku chyba. No nie! Naprawdę? Nie wiem, gdzie mam ucieka. Gdzie uciekać mam. Ani nie wiem, gdzie on jest, ani nie wiem, to jest zamknięte. Kurczę. Zamknięte. Ульман, jak czujesz? Відбили напад демонів. Продовжуємо підйом. На зв'язку. Мельнику, Мельнику. Стріляй, Артем. Артем і Мельнику, прийом. Вогонь! Dobra, pomóżmy mu jakoś. Od kurwiska. Jak mu pomóc? Ульман, jak czujesz? Мене поранили. Буде на зв'язку з Артемом. Прийом. Вас зрозумів, полковнику. Прийом. Лазерне наведення нам тут не допоможе, Артем. Хмари надто сильні. Доведеться тобі витертися нагору. Чим вище, тим ліпше. І встановити систему наведення там. Ну ж бо, хлопці, тепер усе в твоїх руках. Не розумію. O kurczę, jakie to wysokie. Ale... czy stąd możemy gdzieś wyżej wyjść? Przyglądam się. O, nie w tą stronę. No nie! No tak wysoko to jeszcze nie byłem.
tędy? I tu jak? Zobaczmy, jaki kierunek nam wskaże. Nie! Tam gdzieś mamy się wspinać? Co on... Dobra. Jesteśmy kawałeczek wyżej. O, mamy windę. Tylko czy ta winda zadziała nam? Obawiam się, że niespecjalnie. Gdzież to wskazuje? A, tu mam drabinę, patrzcie. No to lecimy do góry. Oj! No niestety po mnie. Uff. Tędy teraz? Tędy. O, filtry. Bierzemy. Już dalej nie zejdziemy. Він тут. Він несе смерть. Він прийшов знищити нас. Артема, Артема, це Ульман, прийом. Як чути нас? Щось глушить наш сигнал. Артем, прийом. Чуєте? Чуєте. Notatka, przeczytajmy. Jestem teraz sam. Najtrudniejszą część muszę zrobić bez niczyjej pomocy. Nikt nie weźmie na siebie części odpowiedzialności. Nikt nie udzieli wsparcia. Los rasy ludzkiej jest w moich rękach, jak i los cieni. I z każdym krokiem moje przekonanie o słuszności tego, co robię, chwieje się coraz mocniej. Z każdym krokiem zadaję sobie nowe pytania, takie, na które mógłby odpowiedzieć tylko Han. Ale Hana... tu nie ma. Jestem sam na wierzchołku świata. Widzę rzeczy, których nie widać. Było z innej perspektywy. Słyszę rzeczy, których nawet sobie nie wyobrażałem. Czują obecność cieni. Słyszę ich w mym umyśle. Kłębią się dziwne obrazy. Rozbrzmiewają echa obcych myśli. Wiem, że cienie potrafią wnikać w umysły ludzi. Doprowadzać swe ofiary do obłędu. Czy to się właśnie ze mną dzieje? Muszę dać radę. Muszę zachować trzeźwość myśli. Muszę wymierzyć pociski. Mam nadzieję, że potrafię. No dobrze.
co my tutaj mamy dalej zrobić, bo tu już jest... A nie, dalej jeszcze mogę przejść, dobra. Tu jeszcze wyżej. Jeszcze tam kawałek jest. Oho. No i co ja teraz mam dalej tu zrobić? Tędy. O, tu jest jakieś wyjście. Czy tędy mamy iść, pytanie? No, to się zaraz zrąbię chyba. No, wychodzi na to, że tędy. Oj, spadłem chyba niżej. Zamiast wyżej. No i co teraz zrobimy? Nie, jeszcze raz trzeba. Ojejku. Tędy chyba. Zupinić jego. Zniszczyć jego. Artem, prijom. Czujete? Czujete. Czyli to był ten najwyższy punkt? No już sam nie wiem. Chyba tak. Tak, stojak. Протримайся ще хвилину, і ми їх накриємо. Окей. Ми зупинимо тебе. Не можна дозволити йому. Ми знищимо його. Hmm.
i co tu? Czyli to nie były odpowiednie drzwi. Czyżby te? Też nie? O, te. Nie można dozwolić jemu. My zupinimo tebe. Gdzie my mamy uciekać? Nie można dozwolić, jemu on przyszedł zniszczyć nas. Zupinić go. O, jest wyjście. Zniszczyć go. Nie, no tam z powrotem idzie do mnie. Zupinić go. Już nie ma tego. Він прийшов знищити нас. Не можна дозволити йому. Артем, на допомогу. Він прийшов знищити нас. Не можна дозволити йому. Którędy iść. Nie można dozwolić jemu. Zupinić go. Він прийшов знищити нас. Nie można dozwolić jemu. Dobra. Coraz trudniej tutaj. Zdawaj się.
допомогти йому. Знищить його. Зупиніть його. Він прийшов знищити нас. No i co my teraz mamy zrobić? Знищити його. Mamy strzelać czy nie? Nie chcę go zabijać, ale z drugiej strony co mam zrobić? Зупиніть його. Він прийшов знищити нас. Zobaczymy co się stanie. Ми зупинимо тебе. No nie strzeliłem do niego, no i patrzcie czym się to zakończyło. Zdawaj się. Він прийшов знищити нас. No chyba nie mamy wyjścia, musimy go zastrzelić. Zdawaj się. A spróbujmy po prostu przebiec obok niego w jakiś tam sposób. Nie wiem, czy to się tak da. W ogóle nie mogę się poruszać. No nie mogę się poruszać. Mogę tylko podskakiwać w miejscu. Oho, oho. No, słabo to trochę wygląda. Bardzo spowolnione ruchy. Patrzcie. Зупиніть його. Знищіть його. Ми не дозволимо йому. Захоплення цілі закінчено. Артеме, вилетіло! Приймайте посилочку! No i co? Coś strasznie ścina tą sekwencję. Якийсь мудрець сказав, той, хто воює із любові до своїх близьких, здолає ворогів своїх. Я вступив у цю війну заради моїх рідних і заради моїх друзів. Я захищав свій єдиний дім, метро. І ми перемогли. I w ten sposób dotarliśmy do końca gry. Mam nadzieję, że ta seria przypadła Wam do gustu. Jeśli tak, to zapraszam do obejrzenia Metro Exodus, również cała seria, która znajduje się na kanale. A tymczasem ode mnie tyle. Pozdrawiam serdecznie tych, którzy jeszcze tego nie zrobili.
zachęcam do subskrybowania, lajkowania oraz komentowania. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!